W Polsce rząd chce śledzić kierowców, a w Europie Zachodniej kierowcy już nie pośpią w ciężarówkach. Ewelina Bukowska, witajcie w nowym tygodniu i nowym odcinku Transinfo. Zapraszam na szybki przegląd najgorętszych informacji ze świata transportu, a tych z Was, którzy wpadli do nas po raz pierwszy, zapraszam do kliknięcia subskrybuj. Dzięki temu zawsze, gdy dodamy nowe nagranie, dostaniecie powiadomienie, a to bardzo przydatna funkcja. Zaczynamy! Rząd będzie śledził kierowców na drogach w Polsce. Taki pomysł do pakietu przewozowego zgłosiło Ministerstwo Finansów. Według poprawki do ustawy policja i inne służby w naszym kraju będą mogły śledzić wszystkie pojazdy, w tym ciężarówki. Monitorowane będą drogi krajowe, autostrady i ekspresówki. Do bazy danych mają trafiać m.in. dane rejestracyjne pojazdów, a także zdjęcia kierowców i pasażerów. Eksperci alarmują, że taki plan to ogromne zagrożenie dla prywatności Polaków. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Konflikt między firmami transportowymi z Europy Zachodniej i Wschodniej wkrótce może się zaostrzyć. Rzecznik Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Jewgenij Tanczew uważa, że państwa mogą zabraniać kierowcom spania w ciężarówkach w weekendy. Teraz głos w tej sprawie musi zabrać jeszcze sam Trybunał. Od decyzji sędziów zależy, czy zakazy weekendowej pauzy w ciężarówce wprowadzą kolejne po Francji kraje Unii. Dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Transinfo zapraszam Was już w czwartek. Zapraszam też do dyskusji i czekam na Wasze komentarze pod filmem lub na naszym Facebooku. A do widzów, którzy byli dziś z nami po raz pierwszy, mam prośbę, subskrybujcie nasz kanał, wtedy nowe odcinki Was nie ominą. Do zobaczenia.